Witajcie moi drodzy ponownie w tym jakże pięknym letnim okresie. Dzisiaj mamy kolejną edycję letnich lunchboxów. Zrobimy kurczaka w przepysznym sosie piwno-miodowym, do tego zapiekane ziemniaczki i szparagi z piekarnika zawinięte w szynkę. Wszystko to razem dostarcza naprawdę świetnych smaków i dzisiaj zobaczycie, jak zrobić 3 porcje naraz. Oczywiście do szklanych lunchboxów otrzymamy w opisie szczegóły. Będziemy mogli sobie zostawić na kolejne dni, wziąć na przykład na piknik, zjeść na trawce, nie ma problemu, przepyszne danie, wiem, że ślinka leci, więc nie ma na co czekać, zaczynajmy. Zajmiemy się na wstępie ziemniakami i szparagami, ziemniakami, bo je się robi najdłużej w piekarniku, będą się obrabiać. 200 gramów na jedną porcję, akurat tak wyszło, że jeden ziemniak po 200 gramów mniej więcej mi wyszedł. I 3 fajne, takie zgrabne, grubsze szparagi do jednego boksa. Ziemniaki młode, więc w miarę czyste, ja je tylko wcześniej umyłem wodą i kroimy w łódeczki. Dobra, gdy mamy pokrojone, wrzucamy do miski. 10 ml oliwy. Wymieszajmy. Łyżeczka słodkiej papryki wędzonej. Świeżo mielony pieprz. I od razu nieco soli. Tak przygotowane ziemniaki oczywiście mieszamy wszystko dokładnie. Przerzucamy na blachę do pieczenia, rozprowadzamy równomiernie, niech każdy ziemniak, każda łódka ma swoje miejsce. No i wsadzamy do piekarnika, rozgrzanego wcześniej do 180 stopni, grzanie góra-dół. Teraz przyszykujemy szparagi, je wrzucimy w trakcie obróbki ziemniaków. Robią się mniej więcej 15 do 18 minut. Najlepiej pod wymiar pojemnika, w którym będziemy przechowywać nasze danie. I będzie dobrze. Teraz każdego szparaga zawijamy w szynkę. Jeden kawałek szynki posłuży nam do zawinięcia 2 szparagów i zawijamy każdego szparaga w taki sposób. Od główki zostawiamy kawałek i pod kątem, wiadomo. Zawinięte szparagi do naczynia, ja je jeszcze delikatnie posmaruję oliwą, doprawię pieprzem, solą i wrzucamy do piekarnika, pamiętajcie, około 15 minut od końca naszych ziemniaków. No to w końcu przystąpimy do przyrządzenia kurczaka w sosie piwno-miodowym. Bardzo lubię to danie, bo naprawdę niewiele wymaga składników. Zobaczcie, wszystko podstawowe składniki. Na 3 porcje piersi z kurczaka 150 g w porcji. Miód 60 g mniej więcej miodu. Kto lubi słodziej, dorzuci więcej. No trochę potrzeba. Czosnek 4-5 ząbków na 3 porcje, spokojnie. Jedna średnia cebula na całość. Tutaj jest sos sojowy. U mnie dokładnie 30 ml, 30 g, oliwa, sok z cytryny, może być ocet winny, aby skontrować ogólnie tą słodycz. No i co nam jest niezbędne, aby zrobić piwno-miodowy sos? Oczywiście piwo. Dzisiaj Miłosław, moje ulubione bezalkoholowe IPA. No i uwierzcie moi drodzy, to piwo potrafi smakować dużo lepiej od zwykłych piw. Łapcie składniki, które są potrzebne i zaczynamy. 5 kurczaka kroimy dzisiaj większe kawałki, nie tworzymy kostki. I standardowo moja rada, wyciągnijcie kurczaka wcześniej, dużo wcześniej z lodówki, jest ciepło, więc Wam się szybciej ogrzeje. Aby przy wrzuceniu na patelnię posiadał temperaturę pokojową, szybko go tylko przesmażymy, w środku pozostanie miękki, później tak będziemy obrabiać go w płynach, w sosie. O, właśnie takie kawałki wystarczą. Odłożymy, będziemy go pierwszego obrabiać i przyszykujemy od razu resztę składników. Cebulę, moi drodzy, kroimy w piórka. Cienkie piórka, ok, niech zostaną na desce. Od razu przyszykujemy czosnek, jego będziemy miażdżyć. No to by było na tyle, jak widzicie, szybko poszło. Można przechodzić na patelnię i właściwie za chwilę mamy potrawę gotową. Patelnia, dzisiaj duża patelnia, 28 cm, najlepiej nierdzewka, żeby wytworzyć odpowiednie smaki. I wylewamy oliwę. Kurczak, tak jak Wam mówiłem, jak nie jest zimny, to będzie sekunda, żeby go przewrócić na drugą stronę. Będzie gotowy. Jak jesteśmy z pierwszej strony, po drodze zanim przekręcimy, możemy delikatnie jeszcze popieprzyć. Niech już jakichś smaków nabiera. Solić nie będziemy, bo mamy dzisiaj sos sojowy. Będzie odpowiednio cały sos słony. Ok, kurczak po 5 minutach, jak będziemy mieć, o właśnie, o takie kolory nam chodzi, przekręcamy na drugą stronę, każdy kawałek. Na drugiej stronie, wiadomo, jeszcze krótszy czas, ale właśnie fajnie, tutaj nam się kawałki kurczaka delikatnie przysmażyły. Wytrąciły smaki, minuta i przekładamy do naczynia. Ok, kurczak z drugiej strony, również ładnie przyrumieniony. Wyłączamy palnik i przekładamy do miski. Przekładamy kurczaka, zostawiając olej na patelni. Będzie nam potrzebny za chwilę do reszty. Dobra, ogień pod patelnią z powrotem. Mocno rozgrzana, więc od razu możemy cebulę dorzucić. I obrabiamy do zeszklenia, do utraty surowości.
spróbujemy ją nieco skarmelizować dodatkowo. Dobra, rozłożymy i zostawiamy. O, taka jest idealna. Dobra, minuta i dorzucam czosnek. No to czosnek, 3-4 ząbki. Czosnek z cebulką to kilkanaście sekund, ale cebulkę mamy pięknie przypieczoną, ona da nam kolor sosu. No to dodajemy sos sojowy, możemy przemieszać, zebrać smaki. No i piwo, prawie całe pół litra. No ja sobie trochę zostawię, nie można zapomnieć o nawodnieniu. Trzeba dobrać coś odpowiednio goryczkowatego, tu jest IBU 60. Piwo mocno schłodziło nam patelnię, można odkręcić nieco gaz. I dodajemy od razu całe mniej więcej 60 g miodu. I sok niech będzie na razie z połowy cytryny. Zobaczymy, czy będziemy potrzebować więcej. No i słuchajcie, teraz naszym zadaniem będzie odpowiednio zredukować mocno sos. Trzeba chwilę poczekać, wygotować nadmiar płynów. Mocno, żeby sos zgęstniał, została sama esencja piwno-miodowego sosu. Mniej więcej pod koniec dorzucimy kurczaka, aby dodatkowo nabierał smaków. Dwie minuty minęły, sosu jest naprawdę jeszcze bardzo dużo, ale ja tu pozbieram ze ścianek to, co ważne. Ok. Będzie można dołożyć kurczaka już. O. Niech nabiera sobie tutaj smaków. No i to, co tutaj puścił soki, oczywiście do środka. Można przykontrolować. Ale pyszne. Ja już wiem, że na tą chwilę jeszcze trochę przypieprzymy. Bo tylko raz użyliśmy do kurczaka. O, dobra, na słoność jest super. Sosu sojowego nie ma co przesadzać. Możemy kurczaka co jakiś czas polewać sosem. Niech cały czas trzyma soczystość, nabiera smaków. No moi drodzy, zobaczcie, co tu już się dzieje. Sos jest ładnie zredukowany, nabiera naprawdę mocnych, intensywnych kolorów. Sam koncentrat. No, jest ładnie. Jeszcze chwila. Dobra, 15 sekund jeszcze mu daję i będziemy nakładać. Dobra, ja wyłączam, żeby Wam pokazać, co się dzieje, gdy tylko nie będziemy dostarczać temperatury pod patelnią. Jaki gęsty tworzy nam się sosik. Coś pięknego. A w międzyczasie akurat skończyły nam się robić szparagi, przepięknie nam się przypiekły. I ziemniaczki przyrumienione, przepyszne. No to będziemy wszystko razem komponować. No to w pierwszej kolejności do boksów. Ziemniaczki pięknie przypieczone. Kurczak w sosie piwno-miodowym. Niesamowite smaki przed nami. Ok, mamy to. No to szparagi po 3. No i mamy to, moi drodzy. Letnie boksy edycja 2021. Bardzo dobrze się prezentują, jeszcze lepiej smakują. Ja Wam podaję makrosy i kalorie na jedną porcję. Coś pysznego. Ojej, ale smaki. Świetne połączenie smaków, naprawdę. No i szparak. Moje ulubione główki. No moi drodzy, wszystko przed Wami, żeby skomponować takie przepyszne boksy. Łapa w górę, jeśli odcinek się podobał. Piszcie pod filmem, kto zrobił, jak smakowało. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!